I heard it was a secret chord David played, and I praise the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the four of the faith, the minor fall and the major leaf. The beautiful king composing hallelujah, 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 hallelujah. Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę próbowała odtworzyć mój makijaż ze ślubu, które miałam 4 lata temu. Będę starała się używać tych właśnie produktów, których używałam wtedy. Niektórych niestety już nie mam, mam jakieś zamienniki, ale przede wszystkim skupiłabym się na tych najważniejszych produktach i chciałabym zobaczyć, jak mi ten makijaż by wyszedł w obecnej chwili. Przez te 4 lata bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim bardzo się rozwinęłam, moja technika oczywiście przeszła o ileś tam stopni wyżej, tak patrzę właśnie z tej perspektywy 4-letniej. Odbyłam bardzo dużą ilość kursów makijażowych, zmienił się również rynek kosmetyczny. W obecnej chwili naprawdę mamy ogromny wybór kosmetyków i przede wszystkim palet do makijażu. Wtedy były tylko takie kluczowe marki, które proponowały takie duże palety makijażów kierowanych tak naprawdę pod makijaże ślubne. Także bardzo jestem ciekawa, jaki makijaż mi dzisiaj wyjdzie, ze względu na to, że kosmetyki, które używałam podczas mojego ślubu, tak naprawdę poszły gdzieś w zapomnienie i na ich miejsce pojawiły się inne, lepsze kosmetyki do makijażu i ciekawa jestem, jak ja sobie poradzę z tym makijażem i właśnie, czy on będzie przypominał mi tamten makijaż z mojego dnia, czy będzie po prostu troszeczkę lepszy. Wiem, że popełniłam kilka błędów dotyczących mojego makijażu ślubnego. Są to takie minimalne błędy, ale o nich opowiem Wam podczas robienia tego makijażu. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądał mój makijaż ślubny, jakimi kosmetykami go wykonałam oraz jak sobie dzisiaj poradzę malując właśnie tymi kosmetykami, to zachęcam Was do dalszego oglądania tego filmu. Kochani, tak jak wspomniałam, makijaż robiłam sobie sama. Była to moja świadoma decyzja, ja najbardziej znam swoją twarz, wiem, w czym mi jest dobrze, wiem, jakie jest wyobrażenie lepszej siebie w tym makijażu, także nie oddałabym się w ręce innej osoby, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jestem wizażystą i miałam bardzo duże doświadczenie odnośnie makijażu ślubnego. Makijaż ślubny jest bardzo specyficzny. Przede wszystkim ma podkreślać urodę panny młodej. Jest to zarazem makijaż dzienny. W ciągu dnia jesteśmy w kościele, później pod kościołem goście składają nam życzenia. Jest to makijaż wieczorowy, ponieważ ma nam przetrwać całą noc, ma dobrze wyglądać właśnie zarówno w świetle dziennym, jak i świetle takim wieczorowym, świetle sztucznym. I również ma być to makijaż fotograficzny, który idealnie wygląda na zdjęciach. Musimy brać pod uwagę fakt, że ten makijaż musi być troszeczkę przerysowany ze względu na to, że aparat oraz wideo zabierają nam w 60% to, co mamy na twarzy. Także jeżeli chcemy mieć podkreśloną tą urodę, to musimy brać pod uwagę wszystkie te aspekty odnośnie makijażu ślubnego, więc czas ujawnić, czym malowałam się do ślubu. Na twarzy mam już pielęgnację, więc nakładam teraz bazę. A użyłam wtedy bazy marki Make Up For Ever Step One. Jest to baza, która wygładza skórę. Nakładam ją na centralną część twarzy. Jak możecie zauważyć, bardzo ładnie rozjaśniła mi tą okolicę i wygładziła skórę. Na pozostałą część twarzy nakładam bazę rozświetlającą z BK. Wtedy używałam innej bazy, marki BK nie było dostępnej na rynku, ale nie wiem, czego używałam. Podejrzewam, że była to baza z Golden Rose rozświetlająca. I teraz zdradzę Wam, jakiego podkładu używałam wtedy. I był to, kochani, podkład Make Up For Ever
Ultra HD. Jest to podkład, który idealnie sprawdza się pod kamerę, pod zdjęcia. Bardzo ładnie wygładza skórę, wygląda bardzo naturalnie. Oraz najważniejsze, zawiera w sobie kwas hialuronowy, który jednocześnie nawilża skórę twarzy. Ciekawa jestem, czy mam dobry kolor mojego podkładu. No, ten podkład jest zdecydowanie dla mnie za ciemny. Także sięgam po podkład Yandy, który mi delikatnie rozjaśni kolor podkładu Make Up For Ever. Bardzo ładnie, naturalnie wygląda on na skórze. Lubię na nim pracować. Bardzo. Widzę, że odrobinę wyróżnia się ten podkład od koloru mojej skóry, ale ja się tym nie przejmuję. Pociągnę go również odrobinę na szyję. Podkład wygląda przepięknie. Bardzo pięknie, świetliście, naturalnie. Bardzo mi się efekt podoba. Czas zaaplikować korektor, którego niestety już nie mam. Był to korektor Full Cover, również z Make Up For Ever, pomieszany z korektorem właśnie rozświetlającym, również z tej marki. Nie mam już tych korektorów, ale mam jakiś zamiennik, użyję też dobrze napigmentowanego korektora i jest to korektor Born This Way z Too Faced. Jak ja lubię ten efekt po prostu ducha pod oczami. Wklepuję wszystko gąbką. I jednocześnie ładnie rozświetla mi się tam strefa pod okiem. No i czas to wszystko przypudrować. Tego dnia używałam puder Benney w kolorze Fair. Niestety nie posiadam tego pudru, więc po prostu nałożę puder, którego często używam. Jest to puder z Vibo. Vibo Mood. Pamiętam, że nałożyłam pod oczami, to była wtedy moja taka technika, a nałożyłam bardzo dużą ilość pudru, ponieważ miało mi to ochronić moje ewentualne osypy podczas makijażu oczu. Nie wykonywałam tego dnia konturowania na mokro, konturowałam się tylko na sucho, więc wszystko sobie już delikatnie pudruję. No i osypię sobie jeszcze trochę tego pudru pod oczami, żeby była większa ilość. Oczywiście tak to było, mniej więcej. Słuchajcie, ja nawet sobie odtworzyłam fryzurę. Oczywiście tam jest z tyłu, to jest jakiś jeden wielki bałagan, ale miałam mniej więcej fryzurę coś w tym stylu. To był taki kok zainspirowany fryzurą Kate Middleton, więc... Więc mniej więcej to było coś takiego. Dzisiaj myślę, że podobnie bym się uczesała, ale zdecydowałabym się na fryzurę z przedziałkiem. Tak mi się wydaje. I teraz, kochani, mam już przygotowaną twarz, mam zabezpieczoną okolicę pod oczami i czas teraz na makijaż oczu. Pamiętam, że tego dnia używałam bazę z Urban Decay Eden. Niestety nie posiadam tej bazy już w swoim zbiorze. Jest to bardzo tępa baza i ciężko się na niej pracuje, także to był jednorazowy zakup, już więcej nie ponowiłam tego zakupu. Ja dzisiaj użyję bazy z MACa, na której się bardzo przyjemnie pracuje. Wklepuję sobie resztkę korektora, którą tutaj mam i aplikuję jednocześnie bazę. Pamiętam, że najpierw wykonałam sobie makijaż brwi, także zrobię to również w tej chwili. I do makijażu brwi użyłam sobie farbki Aqua Brow z Make Up For Ever. Patrząc na moje zdjęcia ślubne, naprawdę jestem zadowolona z efektu, jaki uzyskałam, jeżeli chodzi o moje brwi. Wyglądały przepięknie, bardzo naturalnie, nie rzucały się w oczy, delikatnie były podkreślone i wyglądały bardzo, bardzo naturalnie. W ogóle produkt właśnie Aqua Brow, jest to bardzo fajny produkt do podkreślenia brwi. Dzisiaj wolę troszeczkę bardziej naturalny efekt, ale one również spisywały się do podkreślenia naturalnego koloru moich brwi naprawdę bardzo, bardzo dobrze.
jako strasznie dużo czasu mi zajęło zrobienie tych brwi i powiem wam szczerze, że ja już jestem odzwyczajona od tego, żeby tak dokładnie wyrysowywać sobie brwi. Wiecie, jakie brwi lubię i jak je maluję na obecną chwilę, więc naprawdę nową techniką ułatwiłam sobie życie. No a jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda moja technika brwi obecnie, to tutaj koniecznie zajrzyjcie do filmu, który kiedyś dla Was nagrałam. Ok, przechodzimy teraz do makijażu oczu i na pewno jesteście ciekawi, jaką paletą wykonywałam sobie ten makijaż. I kochani, była to paletka Naked 3 od Urban Decay. Jest to paletka w bardzo takich neutralnych, stonowanych kolorach. No jak patrzę z perspektywy czasu, to jest to bardzo nudna paleta. I na pewno dzisiaj wybrałabym coś innego. Także kochani, zabieramy się do pracy. Jestem pewna, że w dzień ślubu utrwaliłam sobie okolice pod łukiem brwiowym. Pamiętam, że zawsze nakładałam taki cielisty cień pod łuk brwiowy. Jest to cień o nazwie Strange. Dziwny odcień ma ten beż. Nie jest to typowy mat. On ma takie satynowe wykończenie. No okej, dobra. Mamy nałożony cień. Sięgam po pędzelek do blendowania. No dobra, i co ja mogłam wtedy sobie tutaj nałożyć? Biorę sobie odcień w kolorze Limit. Jest to taki neutralny odcień, idealny do załamania powieki. Tak jak wspomniałam wcześniej, byłam bardziej zachowawcza, jeżeli chodzi o makijaż, tym bardziej jeżeli mówimy tutaj o makijażu ślubnym. I nie wychodziłam dosyć daleko poza te takie, umówimy się, granice mojego oka. Ten makijaż nie był szałowy, był bardzo zachowawczy, bardzo taki poprawny, no bez szaleństw, bez jakichś tutaj naprawdę nie wiadomo jakich atrakcji. Szczerze Wam powiem, że nie mam pojęcia, jak długo go wykonywałam. Na pewno to były jakieś 2 godziny, ponieważ sama sobie kleiłam kępki pierwszy raz w życiu, więc musiało mi to dużo czasu zająć. No już mi się nie podoba, no. Kolor mi się przede wszystkim nie podoba tego cienia. Jest jakiś taki siny. Taki nie mój. No ale, no mówmy się, jak odtwarza makijaż, który miałam w dzień ślubu, no. No i dlaczego nie lubię tej palety, słuchajcie? Wtedy oczywiście ją uwielbiałam, a teraz nie lubię jej za to, ponieważ te cienie są słabo napigmentowane, to jest raz. A dwa, te cienie się tak ze sobą łączą, że one po prostu po nałożeniu kilku odcieni z tej palety, one wyglądają jakby się nałożyło 2 cienie. No po prostu nie widać tego ładnego przejścia. Nakładam teraz odcień, który się nazywa Nooner. I nakładam go w załamanie powieki. Jest to ciemniejszy brąz. I przechodzę delikatnie w załamanie. No pamiętam, że wtedy to był szał ciało, to była tak modna paletka, jejku, każdy chciał ją mieć. Sięgam teraz po mojego spryciarza P66 z Hulu i będę teraz nakładała cień Black Heart w zewnętrzny kącik mojego oka, będę go sobie tutaj przyciemniać. I naprawdę, słuchajcie, to by było chyba na tyle prawie. Jeszcze była, pamiętam, że miałam kreskę. Zaraz sobie kreskę namaluję. I jeszcze nałożę sobie cień błyszczący. Zaraz Wam pokażę, co to było. W ogóle dramat jakiś. Wtedy mi się wydawało, że to jest po prostu wszystko takie zarąbiste. No zobaczcie. Jedna wielka plama. Nie widać tutaj w ogóle przejść kolorystycznych. Wszystko się ze sobą zlało. No niestety tak się pracuje tą paletą. No i kochani, czas na błysk. Oczywiście miałam błysk, tylko to była jakaś żenada, nie błysk. Także szukam tego, bo użyłam na pewno któregoś z tych cieni z Kreolana. To są takie cienie, co ja wtedy myślałam, że to są w ogóle pigmenty. To chyba były pigmenty na tamten okres. To były chyba takie super świetne, błyszczące pigmenty. I ja miałam coś takiego. Nakładam najpierw cień, który miałam na środkowej części powieki i oczywiście nie użyłam do tego żadnego w ogóle glitter primer z NYX-a. W ogóle czegoś takiego wtedy nie było. Nakładałam to po prostu jak leci na suchą powiekę.
Jest to, kochani, Satin Powder Sparkling Eye Dust, numer SP474 i nakładam to, wklepuję go na moją ruchomą powiekę. No i dobra, i teraz sobie tutaj muszę granice rozetrzeć, bo wszystko mi się tutaj zamazało. I miałam jeszcze taki minimalny akcent kolorystyczny, miałam odcień SP333. Również to były, są produkty kreolane w ogóle, bo chyba nie wspomniałam wcześniej o tym. I na środek powieki nałożony miałam właśnie ten kolor, który tak naprawdę w ogóle nie rzuca się w oczy. No ale mi się wtedy wydawało, że już jest kolor, prawda? W ogóle ja nie widzę tutaj, że cokolwiek się kolorystycznie zadziało. Nic nie widzę, naprawdę. Rozcieram granice. Przycieniam sobie jeszcze zewnętrzny kącik, ponieważ mi się to wszystko jakoś tak zamazało. Sięgam teraz po odcień faktory i nakładam pomiędzy właśnie ten. W ogóle ja nie widzę różnicy w tych kolorach. Nie widzę żadnej różnicy w tych kolorach, naprawdę. Słuchajcie, no te cienie to jest jakieś w ogóle Renoir, no po prostu Renoir. Nie no, no tamtą chwilę mi się wydawało pewnie, że mam zarąbisty make-up, no. Że cienie są świetne, że wszystko jest super, no pewnie, że tak się pewnie wydawało. No śmiesznie jest, słuchajcie, naprawdę po tylu latach to jest takie dziwne uczucie odtworzyć sobie coś i no mając świadomość, że dzisiaj zrobiłoby się troszeczkę trochę, no trochę inaczej, tak? No ale no nie miałam naprawdę możliwości wybrania lepszych kosmetyków, bo te były wtedy naprawdę super, super, hiper fajne. No i co, muszę coś nałożyć na dolną powiekę. Będzie to ten odcień Limit. I kiedyś w ogóle inaczej się malowało dolną powiekę. Malowało się ją bardzo, bardzo wąską. Dzisiaj schodzimy tym cieniem, mamy odwagę właśnie zejść tym cieniem niżej i przez to nam się oko fajnie otwiera i wygląda na takie dużo większe. Niestety kiedyś się tak nie malowało, kiedyś się malowało bardzo zachowawczo, tak jak już wspomniałam. Przyciemnię sobie jeszcze zewnętrzny kącik tym cieniem najciemniejszym Black Heart. Także kochani, makijaż oczu chyba mam taki lekko już skończony. Czas oczywiście namalować sobie kreski eyelinerem. Dzisiaj bym nie malowała sobie kresek, ponieważ ja nie lubię się w kreskach. Ja zdecydowanie wolę mieć mocniej wykończony makijaż oczu cieniowaniem, takim mocniejszym cieniowaniem w zewnętrznym kąciku oka niż pomalowana kreska, która mi wyciąga te oko. Ze względu na to, że kreska bardzo mocno skupia swoją uwagę i ona już tak definiuje ten makijaż na taki bardzo graficzny. Ja zdecydowanie wolę miękkie wykończenia. Kreskę wtedy miałam, także kreskę również muszę sobie pomalować. Używałam wtedy eyelinerów w żelu. Ja zdecydowanie wolę teraz jeden konkretny eyeliner, ponieważ ta kreska pójdzie mi po prostu dzisiaj sprawniej. Jest to oczywiście, domyślacie się jaki eyeliner, jest to eyeliner z Art Deco. No i oczywiście jaki błąd popełniłam wtedy? Taki, że kreskę zaczęłam malować sobie już od wewnętrznego kącika. Na dzisiejszą chwilę zdecydowałabym się na pomalowanie, jeżeli już bym się zdecydowała na malowanie kreski, to zdecydowałabym się na malowanie jej tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie rosną mi rzęsy, aby tylko przyciemnić sobie linię rzęs. Kochani, pomalowałam sobie kreski, wytuszowałam rzęsy oraz przykleiłam sobie kępki, oczywiście moje ulubione kępki klawier. Teraz pomaluję sobie linię wodną i pamiętam, że wtedy na linii wodnej miałam kredkę marki Inglot. I czas teraz na konturowanie twarzy. W dzień ślubu używałam kultowego w tamtym okresie bronzera Bahama Mama. Jest to taki odcień typowo oliwkowy. Ja pamiętam, że ten kontur miałam tak bardzo delikatnie zrobiony, że prawie niewidoczny. Na zdjęciach prawie w ogóle nie widać, że mam wykonturowaną twarz i dzisiaj na pewno bym zdecydowała się na mocniejsze konturowanie.
No i kochani, różyk. Miałam na sobie, słuchajcie, różyk również z The Balm. Jest to taki cudowny kolor. Nie wiem, jak go określić, no ale taki bardzo świeży. I dopasowywałam go, pamiętam, pod pomadkę, którą zaraz oczywiście nałożę. O, piękny kolor. I czas, kochani, na rozświetlacz. Pamiętacie, co było hitem? 4-5 lat temu. Nic innego jak Meluminizer. I kochani, właśnie ten rozświetlacz miałam w dzień swojego ślubu. I nałożę go dosłownie. Patrzcie, ile mi go zostało. Odrobina. Już chyba jest moje drugie opakowanie, jak nie trzecie. To jest bardzo piękny kolor, ale bardzo na dzień dzisiejszy subtelny blask. Dzisiejsze rozświetlacze zdecydowanie są bardziej takie rzucające się w oczy aż z kosmosu. Ale on pięknie wygląda. Fajnie wrócić, słuchajcie, do niektórych kosmetyków, które się bardzo lubiło. I patrzy się teraz na nie tak z dystansem i z przymrużeniem oka. No on już naprawdę sobie leży taki zapomniany przeze mnie bardzo długo. I miałam jeszcze tym właśnie rozświetlaczem podkreślony wewnętrzny kącik oka, rozświetlony ten kącik. To na pewno pamiętam. Kochani, i czas teraz na pomadkę. Przyznam się Wam szczerze, że pomadkę wybieram aż 2 miesiące. Dobierałam pomadkę i zastanawiałam się, jaki chcę mieć kolor ust, ze względu na to, że jak widzicie, makijaż oczu jest bardzo taki neutralny. Także kochani, postawiłam na pomadkę o bardzo dobrej trwałości, czyli jest to pomadka marki Bourjois Rouge Edition Velvet w kolorze 06. I z tej samej serii używałam konturówki, jest to konturówka w kolorze 04. Także obrysowuję sobie usta, są to naprawdę świetne jakości pomadki. Przepiękny kolor, przepiękny. Maybe just a gotable, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who withdrew ya. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who see the light, and then it's cold, and then it's broken. Hallelujah, 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 hallelujah. I tak, kochani, prezentuje się mój makijaż ślubny, który miałam na sobie 4 lata temu. Fajnie było wrócić do produktów, które kiedyś były takie kultowe, bardzo, bardzo popularne, ale nie ukrywam, że cieszę się, że mamy na obecną chwilę większy wybór i dzisiaj chyba zdecydowałabym się na inne kolory. Jeżeli przede wszystkim chodzi o makijaż oczu, zdecydowałabym się chyba na cieplejsze odcienie, chociaż makijaż jako całokształt bardzo mi się podoba i co najważniejsze, bardzo ładnie wyszedł na zdjęciach oraz na nagraniach wideo. A jeżeli jesteście ciekawi, na jakie kosmetyki bym postawiła w dniu dzisiejszym, gdybym w tym roku brała ślub, to już dzisiaj zachęcam Was do obejrzenia mojego filmu, który pojawi się w przyszłym tygodniu, o moim makijażu ślubnym takim na obecną chwilę. Kochani, nie ukrywam, że bardzo fajnie się bawiłam podczas nagrywania tego filmu. Wprawdzie nie towarzyszyły mi takie emocje jak w tamtym okresie, wiadomo z jakiego powodu, ale jest to naprawdę fajne uczucie nałożyć ponownie welon, który miałam w dzień ślubu, nałożyć biżuterię, którą miałam w dzień ślubu. Jest to naprawdę fajne doświadczenie. I jeżeli film Wam się, kochani, podobał, to zostawcie kciuka w górę, tak żebym o tym wiedziała. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli ze mną na bieżąco i zostawcie tutaj dzwoneczek, żebyście mogli dostawać wszystkie powiadomienia o wszystkich moich nowych filmach. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!